Lucy ma nadzieję, że uda jej się przekonać rodziców Arka, by byli z nimi w tym dniu. Wie, jak bardzo Arek przeżywa to, że zdecydowali się nie przychodzić na ślub. Z nami dzisiaj nie być. Ale słuchaj, Lucy, to już jest postanowione. No do widzenia. Lucy, to nie ma sensu. Ma, ja muszę z nimi porozmawiać. Proszę pani, proszę otworzyć drzwi. Proszę pani, ja stąd nie pójdę. Będę tutaj stała, dopóki z państwem nie porozmawiam. Lucy, ale oni nie chcą z tobą rozmawiać. No. Ale ja muszę z nimi porozmawiać, rozumiesz? No a co ty tu robisz? Nie ma o czym rozmawiać. Nas ten wasz ślub w ogóle nie interesuje. Jak pan w ogóle może tak mówić? Ja rozumiem, że mnie państwo nie lubią. No trudno, to się zdarza. Ale co takiego Arek panu zrobił, że go pan tak każe? Słuchaj, Stefan, Stefan. Może niech ona lepiej wejdzie. Słuchaj, cała kamienica, cały blok nas słyszy, rozumiesz? Sąsiedzi, proszę cię, chodź, Lucy, wejdź. Poczekaj w samochodzie. Mogą państwo myśleć, co chcą. Ale Arek nie był szczęśliwy z Luzą, a my naprawdę się kochamy. I naprawdę będziemy super rodziną. Super rodzinka. Nasz syn, ty i twój Bachor. No brawo. Słuchaj, Stefan, ale uspokój się, nie tym tonem. To jest nasz syn. Arek będzie ojcem dla mojego syna, czy to się panu podoba, czy nie. On już nim jest. Jego życie, jego błędy. Nam nic do tego. Mogę się założyć, że przyjdzie taki dzień i będzie pan tego żałował. Wie pan co? Może państwo lepiej znają Marka. Ale ja jestem pewna, że on panu tego nie wybaczy. Słuchaj, Stefan, może to jeszcze raz przemyślisz, dobra? Proszę cię, no przecież to jest nasze dziecko. Ja już swoje powiedziałem, a ty do widzenia. Moja mama zmarła, gdy miałam 15 lat. I oddałabym wszystko, żeby mieć ją dzisiaj przy sobie. Ale to niemożliwe. A pan nie przyjdzie na ślub swojego jedynego syna tylko dlatego, że mnie pan nie lubi? Gratuluję. Do widzenia.